Yo, siemano, z tej strony Gplay. Właśnie odprowadziłem swojego synka do szkoły. Teraz mamy cały wolny dzień i mam mega duże plany. Także lecimy, słuchajcie, szybciutko do domku i powiem wam, co dziś planuję. Ej, co tu się dzieje? Co jest grane? Słuchajcie, wpadłem w jakąś pułapkę. Ej, jestem związany, widzowie. Skibidi Toilet, weź mnie wypuść. Co to w ogóle? Co ty mnie na jakąś linę łapiesz? Ej, ja się nie mogę ruszać. Patrzcie, słuchajcie, jestem związany w ogóle. Jesteś teraz pieskiem. Jakie pieskiem? Co ty? Traktujesz mnie jak zwierzątko swoje domowe. Nie będę twoim pupilem. Zapomnij, Skibidi Toilet. Co ty? Weź mnie z tej smyczy rozwiązuj. Widzowie, nie mogę się uwolnić. Ratunku, pomocy. Chyba nie będziesz mi śpiewał tutaj całymi dniami tej swojej piosenki, co? Dobra, ja nie mogę, Skibidi. Uwielbiasz tą piosenkę, co nie? Przestań, Skibidi Toilet. Tego się słuchać nie da. Ja sobie nie wyobrażam życia z tobą jako twój piesek. Słuchaj, dogadajmy się jakoś. Zróbmy, nie wiem, jakiś challenge, wyzwanie. Cokolwiek. Daj mi jakąś szansę, słuchaj. Coś wymyślimy. No dobra, to poczekaj, mam pewien pomysł. No, jaki? Zróbmy challenge. Ja cię uwolnię, ale musisz wybudować najbezpieczniejszą bazę, z której nie uda ci się w niej pokonać. Czy co? Że ciebie nie uda mi się pokonać w tej bazie? Będę się w niej bronił? Tak, jak budujesz taką bazę, to mnie nie uda ci się mnie pokonać. No dobra, ale wypuść mnie, bo ja już mam dosyć. Nie mogę się ruszać, nie mogę podskoczyć, słuchaj. Zabieraj tą linkę. Już nie chcę tego. O, no już trochę lepiej. Mogę przynajmniej pełzać teraz. Patrzcie, zaraz mu zwieje. Ha, zaraz ci ucieknę. Poczekaj, Gplay, zaraz cię odwiążę. Zróbmy ten challenge. No dobra, słuchaj, no to odwiążuj mnie. Ja przygotuję, słuchaj, taką normalnie tajną bazę na ciebie. No, odwiążesz mnie czy nie w końcu? Dawaj. No tak, już, tylko to potrzeba chwili jeszcze, wiesz? No to czekam, słuchaj, godzinę, dwie. Słuchaj, wiesz, jak mnie to ścisnąłeś mi te liny, że tak naprawdę nie jestem w stanie, praktycznie tutaj krew mi nie wypływa. Mam, dobra, uwaga, gotowy? No dawaj, no czekam cały czas, o, w końcu, uwolniłeś mnie, brawo. Dobra, ile mam czasu na zrobienie tej bazy, cwaniaku jeden? Masz czas... I 6 godzin ci daję. 6 godzin? Dobra. Zrobię bazę, najlepszą i najbezpieczniejszą bazę przeciwko tobie i zobaczysz, że nie będziesz w stanie tam się dostać i mnie pokonać, także czekam, siema, widzimy czekam. Się. Ej, dobra, dał mi szansę Skibidi Toilet i w sumie, słuchajcie, przydałaby mi się taka baza przeciwko niemu, ponieważ dzięki temu mógłbym się po prostu chronić przed nim. Jak widzicie, zrobił na mnie cwaniak pułapkę. Ty, może do jakiego wbijamy? Patrzcie, oknem mu wbijemy normalnie do domu. Da się otworzyć to okno? Da się, normalnie weszliśmy. Ej, siema, Laki! Właśnie sobie kimałem u ciebie w sypialni. Ja nie wiedziałem, że ty tu jesteś u mnie. Co ty tu robisz w ogóle? Niespodzianka! Stary, musisz mi pomóc! Słuchaj, znowu Skibidi Toilet mnie prześladuje, śpiewa mi. Chciał w ogóle mnie potraktować jak swoje zwierzątko i w sumie złapał mnie na smycz. Słuchaj, musisz mi pomóc! Musimy zrobić najbezpieczniejszą bazę przeciwko Skibidi Toilet. Pomożesz mi? No jasne, że ci pomogę, ziomeczku. To czekaj, może zróbmy, podzielmy się jakoś obowiązkami. Ja znajdę na internecie jakiś fajny projekt, jak wykonać to pomieszczenie czy ten budynek, bazę, a ty znajdziesz miejsce, w którym go wybudujemy. Dobra, i będziemy musieli jeszcze materiały budowlane załatwić. Dobra, to ja to załatwię, ty, tylko nie wziąłem w ogóle pieniążków, stary, nie wiem. Masz może jakieś pieniążki albo kartę, słuchaj, kartą za tą działkę byśmy zapłacili w razie co, czy cokolwiek innego. I też będziemy potrzebowali pewnie zaopatrzyć się w sklepie, w jakieś, wiesz co, no broni. To mam ci, dla ciebie kredyt kartę moją swoją. O, dobra, dobra, no to później ci oddam w razie, co jakoś się podzielimy tymi płatnościami, to ja lecę znaleźć jakąś działeczkę, siemano. Dobra, siemano. Okej, słuchajcie, ty, tutaj w sumie, wiecie co, ten pan tu sprzedaje co jakiś czas samochody, tylko one schodzą jak na pieńku, czasami fajne egzemplarze Lamborghini i tak dalej, różne Ferrarki tu są, ale on pewnie nie sprzeda tego terenu, bo to jest cały czas aktualny. Chwila, ale tu jest jakiś duży teren, ty, gdzie jest w ogóle, słuchajcie, dom hakera? Patrzcie, na sprzedaż jest ta działka. Ej, ona wygląda całkiem fajnie. Tutaj moglibyśmy normalnie wybudować, zrobić ten projekt, słuchajcie, najbezpieczniejszej bazy przeciwko Skibidi Toilet, gdzie nie byłby w stanie po prostu się dostać. Przepraszam, panie haker, bo tu kiedyś pan miał swój dom. Ta działka jest na sprzedaż? Tak, ta działka jest na sprzedaż. O, a mógłbym ją kupić, bo tak się składa, że będę tu budował najbezpieczniejszą bazę na świecie. Chciałbym tą działkę kupić, także sprzedałby mi pan ją? No dobra, możesz mi zapłacić kartą, wiesz? A ile ile to kosztuje w ogóle? Po ile pan ją sprzeda? To 1000 zł. 1000 zł tylko? No dobra. Dobra, to co ty tutaj teraz mieszkasz? W tym takim zwykłym domku? Tamten tak, miałeś bedrockowy. Tak, to jest zwykły domek. Tutaj proszę odbić kartę i ja ci daję już tutaj rzeczy do budowania. Okej, to płacę. 1000 zł. Ej, spoko, tanio proszę. W ogóle.
Ej, podejrzany, dzięki. Ej, to jest w gratisie mining drill do kopania tak, fundamentów? Tak, to jest w gratisie, słuchaj. O, dziękuję. Ej, kozacko widzowie, kupiliśmy taki kawał ziemi za 1000 złotych tylko. Dobra, także tą tabliczkę trzeba zniszczyć. I słuchajcie, dostaliśmy jeszcze w gratisie mining drill i możemy, słuchajcie, tutaj już zacząć kopać na przykład fundamenty. Patrzcie, jak kozacko normalnie się tu kopie. Pyk. Jak widzicie, idzie jak po masełku. Także tutaj będą, słuchajcie, solidne fundamenty. Zaraz musimy znaleźć jeszcze Lakiego. On musi przygotować projekt, bo ja w sumie tak w ciemno, słuchajcie, to robię. Ale nie wiem, jak to ma kompletnie wyglądać. Także musimy teraz poczekać. Zdobyć w ogóle materiały. Nie wiem, z jakich materiałów to będziemy budować. Ale idę w stronę, słuchajcie, domku Lakiego i zobaczyć, czy on już to ogarnął. Jesteśmy już pod domem Lakiego. Laki, siema. Jak tam w ogóle masz ten projekt? Już wiemy, jak będzie ta baza wyglądać? Słuchaj, tak się składa, że mam listę i mam projekt. Zobacz, przeczytaj najpierw sobie listę, potrzebne materiały tutaj. Aha, no to pokaż, no rzucaj. Stary, proszę. O, dobra. Mam tutaj, chwila, potrzebne materiały. Bedrock, lasery, kolce, pancerne drzwi, kraty, lawa, kamery. Ty, trochę tego jest, Lucky, to trzeba będzie zdobyć, a tu jest projekt. A tutaj tak, mam cały projekt na tę budowę. Dobra, stary, to weź mi to daj, ja tutaj w ogóle idę, wiesz co? Bo bedrock, nie zastanawiam się, skąd bedrock załatwić. Może na policji oni czasami ludziom konfiskują bedrock i może udałoby mi się stamtąd wykombinować, co ty na to? Dobra, to leć załatw. Ja tam jeszcze przygotuję kolejną listę, jak na coś wpadę, to dam ci znać. Dobra, ty już możesz iść tam, bo ja w ogóle kupiłem działkę od hakera. Tam, gdzie on miał domek, jest duży teren, już się znasz, tam będziemy mieli działkę. Mam nadzieję, że skibili to, ile, słuchajcie, nas tutaj nie zaskoczy, ponieważ już trochę czasu, czekajcie, tu mam w ogóle jakieś niepotrzebne rzeczy, to się z tego pozbędziemy, żeby mieć porządek w ekwipunku. I będziemy musieli jeszcze z Lakiem pójść do sklepu, słuchajcie, po właśnie jakieś itemki, bronie i tak dalej. Dobra, zazwyczaj oni, słuchajcie, takie nielegalne rzeczy trzymają na górze, w takiej tajnej skrzynce, także może się podsadzimy i żaden policjant się nie zorientuje. Oni tam są zajęci swoją pracą dosyć mocno, także jest szansa, słuchajcie, że tutaj uda nam się zdobyć bedrock. Patrzcie, tam jest ta skrzynka. Także dobra, rozglądamy się. Na razie wszystko wygląda git. Jest pusta, słuchajcie. Kompletnie nic tutaj nie ma. Ta skrzynka. Halo, G-Play. Ej, chwila, kto mnie woła? Tutaj u góry jestem, to ja, admin. Panie adminie, ja tutaj nic nielegalnego wcale nie robię, no wszystko jest w porządku, już stąd nie wychodzę. To ty właśnie tu robisz, ja się tak zastanawiam. No panie adminie, wie pan admin, bo ja tutaj zwiedzam, stąd był bardzo ładny widok na miasto i chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać, no. Nie no, wiesz co, coś mi się wydaje, że kręcisz. Musisz się grzecznie zachowywać i proszę nie cheatować panie tutaj adminie na serwerze. Bo ja potrzebuję bedrocka i to w pilnie, muszę zrobić szybko bazę przeciwko Skibili Toilet, który po prostu zaraz tutaj znowu szambą będzie rozkładał. Pomógłby mi pan załatwić. No dobra, ale dam ci pod jednym warunkiem, jak strolujesz Lakiego i zrobisz mu zdjęcie. Co, ale to jest mój kumpel, ja potrzebuję takie materiały budowlane, może pan admin sobie to przeczytać, co ja proszę, tutaj potrzebuję. Ci daję skrzynkę, co będzie ci potrzebne do strolowania Lakiego. Tyle, to dobra, panie admin. Nie, to ja już to biorę. To co, to mam. Dobra, stroluję Lakiego, nagram to panu adminowi i dostanę resztę tych materiałów budowlanych, które tutaj są na tej liście. Tak? Jasne. Dobra, także ja lecę. Dobra, słuchajcie, ale w ogóle trafiło. Admin sobie pewnie zrobi nas polewkę, ponieważ każe mi strolować Lakiego. Wie, że ja trzymam z Lakim i będę musiał na niego zrobić gdzieś pułapkę. Oczywiście później go uwolnię, ale musi to być w miarę, słuchajcie, innowacyjna pułapka. Dobra, także mamy mining drill, słuchajcie, kopię tutaj, mega dobrze. Tutaj, słuchajcie, źle wykopałem, także to już pojedynczo robimy. Na początku kryjów bazę po prostu taką, skopujemy tutaj głęboki teren, wyrównamy to, słuchajcie, tu bedrockiem, okej, okay, także tutaj jeszcze cyk, także to będzie pułapka bedrockowa, bo admin mi dał dużo bedrocka, on lubi po prostu chyba pułapki z bedrocka. Wrzucimy tutaj Lakiego, słuchajcie, nie będzie mu się w stanie wydostać i na przykład każemy mu zaśpiewać piosenkę z Kibili Toilet. No tego już na przykład bedrocka tutaj nie zniszczę. Okej, także tutaj, słuchajcie, się podsadzę. Hop. I Lucky tutaj jak będzie szedł, to na przykład, słuchajcie, pewnie tam luk nie zrobimy mu dróżkę jeszcze z diamentów. Tam powrzucamy diamenty, żeby zachęcić tutaj. Tylko Lucky, słuchajcie, nie wiem gdzie będzie. Czy w swoim domku, czy tutaj, słuchajcie. Dobra, tam jest Lucky. Lucky!
Laki, tutaj coś jest w ogóle, stary. Tu coś jest w ogóle. O, gdzie coś jest? Co ty dajesz? Stary, patrz w ogóle ile diaksów. Widziałeś ile diamentów tu jest? Ty, biorę ile diamentów. Będzie nam potrzebne do tego naszego projektu, który przygotowujemy, tak, nie? Tak, normalnie. Zobacz tam na dole, widziałeś? Widziałeś tam na dole też jest diament. Ej, co się dzieje? No i siema, ziomeczku. Zostałeś strollowany w tym momencie. Teraz masz dwie możliwości. No coś, ty przecież jesteśmy ziomkami. Jak ty mogłeś mnie strollować? Ej, kolego, gdzie ty się mi tu podsadzasz? Bez takich. Złaź tam na dół, bo zaraz cię mogę zabeczkować w każdej chwili. Laki, teraz już się stąd nie wydostaniesz, wystarczy jeszcze jeden bedrock tak naprawdę. Ej, Jeepray, ty chyba pomyliłeś ludzi, przecież ja z tobą współpracuję. Laki, teraz musisz zaśpiewać mi piosenkę Skibidi Toilet, a wtedy dopiero pozwolę ci stąd się wydostać. To co, wchodzisz w to? Skibidi do pies jest, Skibidi do pies jest, Skibidi do... No tak... Średnio bym ci powiedział, ale trochę się postarałeś, no śmiesznie ci to wyszło. Widzowie, ocencie w komentarzu, jak Laki zaśpiewał piosenkę Skibidi Toilet w skali 1 do 10 i zobaczymy właśnie, jakich będzie komentarzy najwięcej. Laki, gdzie ty się podbudowujesz, ziomeczku, dawaj! Jeepley, ja już nie chcę, ja z tobą nie współpracuję, ty mnie trolujesz! Stary, zrobiłem to specjalnie, chodź, złaź tu na dół! Stary, złaź tu szybko, to admin mnie zmusił do tego! Laki, normalnie... Admin? Ja to zrobiłem specjalnie, dostałem za to normalnie od admina cały stack bedrocka. Ja w ogóle miałem to nagrać, słuchajcie, dobra, admin pewnie to i tak obserwuje, tak wygląda. I dałeś się podkusić od admina, no co ty? Dobra, stary, normalnie załatwiłem dzięki temu, że cię strollowałem, będziemy mieli z czego wybudować bazę. Mam epickie rzeczy, wszystko jest zgrane, także bierzemy, słuchaj, projekt i według twojego projektu po prostu budujemy tą bazę. Także rozkładamy, słuchajcie, te papierologię. No dobra, no to dawaj tutaj bedrock. Dobra. I po prostu już ci daję bedrock i rozpoczynamy, widzowie, a wy zobaczycie zaraz efekt końcowy, jak nam to wyszło, także bierzemy się do roboty. Okej, także jazdunia. Widzowie, udało nam się dokonać niemożliwego. Otóż dostaliśmy tutaj dostawę od admina reszty właśnie potrzebnych materiałów i zobaczcie, co udało nam się tutaj zrobić. Jest zobaczcie to, mocno. W ogóle mamy na nasze twarze odblokowanie drzwi. Nikt na pewno się tutaj nie dostanie oprócz nas. Tak, patrzcie, tutaj normalnie jest twarz Lakiego. Jak Laki podchodzi, to może to otworzyć na swoją twarz. Jak ja się spojrzę, widzicie? O, spojrzałem się normalnie tutaj, to się otworzyło. Jeszcze raz pyk, patrzę się i się otwierają mi drzwi, także to jest pierwszy taki epicki normalnie tutaj dodatek. Laki ma tam swoją stronę, ja mam swoją. Wchodzimy do takiego holu i tu mamy dwie możliwości. Możemy na początku wejść na górę, także dawaj Laki, chodź tutaj, pokażemy jak to właśnie wygląda. Będziemy mieli jeszcze chwilę czasu, żeby pójść właśnie do centrum handlowego. Patrzcie, tu Laki klika guziki i to są po prostu takie armatki, że po kliknięciu po prostu lecą pociski. Patrzcie, tam na przykład poleciał pocisk i tutaj właśnie Skibidi Toilet będziemy chcieli tutaj bombardować tymi pociskami, także patrzcie, na przykład tam leci bum i bum i naprawdę tutaj będziemy z tego, myślę, że korzystali, także może teraz pokażemy bazę na dole. Ja, wiecie co, w międzyczasie tutaj będę musiał jeszcze czekajcie, nie ta strona, to jest moja strona, tu oczywiście są wiatraki, żeby łatwiej kogoś wpakować, słuchajcie, w pułapkę. Tu ustawię może kamerę, zaprogramuję ją, żebyśmy mieli już wgląd, jak Skibidi Toilet będzie się do nas zbliżał. Laki, w ogóle ile mamy jeszcze czasu tutaj do wiesz do co, jeszcze mamy 30 minut. Aha, 30 minut, dobra, to zdążymy jeszcze właśnie się zaopatrzyć w jakieś potrzebne broni. Ja tutaj programuję jeszcze kolejną kamerę, czekaj, tylko nie mogę tu doskoczyć, także może... Jeszcze zdążymy do sklepu pójść. Dokładnie, zdążymy jeszcze do sklepu pójść, także patrzcie, tutaj mamy jeszcze takie kamery, tu w sumie mogę też ustawić kamerę w razie co. I mam nadzieję, że tu Skibidi Toilet się nie dostanie. Jak widzicie, wszystko jest z bedrocka, tutaj mamy normalnie kuchnię, możemy sobie coś ugotować. Naprawdę dużo czasu jesteśmy w stanie przetrwać. Tu Laki swoją kolekcję butów przyniósł, bo on po prostu zbiera tutaj różne fajne kiksy, dobra. Mamy tutaj stanowisko komputerowe, jak nam się będzie nudziło, to normalnie gramy z Lakim Minecrafta, może jakieś, nie wiem, bedworsiki, coś tam normalnie wleci. Jacuzzi jest, tu będziemy spali, a tu mamy, słuchajcie, jeszcze ubikację i Skibidi Toilet na pewno nie wyskoczy nam z tej ubikacji i nie przejmie, nie, Laki? Mam nadzieję, że będziemy bronić wszystkimi siłami. Będziemy śmami. Bronić, na pewno tutaj się nie dostanie, nawet mu się nie uda, bo ta baza jest tak strzeżona, że nie uda mu się nawet tu wejść. Dokładnie tak. Sprawdzam teraz kamery. Na razie jest dosyć czyściutko, także Laki, teraz chodź, pokażemy, jak się wchodzi i wychodzi z tej bazy. Wyjdźmy. Tam normalnie też, jak widzieliście, są lasery. Ja mogę tutaj nimi zarządzać. Mogę je włączać, wyłączać. Czekajcie, patrzcie, patrzymy się teraz tu i załóżmy, że chcę wyłączyć te lasery. Tutaj to mam takie specjalne urządzenie. Tutaj klikam
Foss i zobaczcie, już normalnie lasery są wyłączone, teraz mogę je włączyć, cyk, i są z powrotem włączone, także chodź Laki, pokażemy jak tu się wychodzi z bazy, bo dobra, tutaj normalnie wystarczy przejść tu i tutaj trzeba zrobić parkour, pyk i jesteśmy. Ja mam w ogóle, ziomeczku, twoją kartę i za twoją kartę będziemy robili teraz zakupy broni tutaj w centrum handlowym. Mamy mało czasu, słuchajcie, zostało 20 parę minutek, także spieszymy się i będziemy się szykowali na pojedynek ze Skibidi Toilet. Mam nadzieję, że baza będzie naprawdę, naprawdę pilnie strzeżona. Nie dobrze, my do sklepu chcielibyśmy jakieś super mega epickie rzeczy kupić. Tak, można jeszcze jedzenie wziąć, jakbyśmy, wiesz co, dłużej tam zostali, Laki, w tej bazie. Co tam jest, coś ciekawego? Zobacz, skrzynię. Ej, stary, dobra, ja ubieram to na pewno. Zobaczymy, jak to, ja słuchajcie, to wygląda. Jaki komandos, słuchajcie, jaki komandos. Dobrze, dobrze to wygląda. Mamy tutaj, patrzcie, tarczę jeszcze. Dobra, fajnie. Do tego, słuchajcie, o, mamy tutaj miotacz ognia. Jakieś fajne, różne lasery. Szmery, bajery, dobra, Laki. Także bierzesz też sobie lawa. Ja normalnie już mam, ja jestem serio. Dobrze to wygląda, wow. Dobra, także ja tu płacę kartą Lakiego i dawaj, lecimy, Laki, się szykować, bo już niedługo, ty, ta zbrojka w ogóle, patrz jak przyspiesza, jak mogę szybko biegać. Ultra szybcy maratończycy. Ja tak samo. Dobra, kamerę potrzebuję, słuchajcie, nawet tutaj. Tego nie potrzebuję, trzymaj listę Laki tutaj. Ej, ty mnie tu nie atakuj, stary, bo ja tu, wiesz co, mogę się bronić. Mamy tutaj mieczyki, ty w ogóle słaby jesteś. W tej zbrojce ledwo co mi coś tutaj zabierasz, haha. Jeszcze tarcza do tego, to już w ogóle, słuchaj, nie masz szans. Tak? A zobaczymy teraz tu, wypróbujemy na to. O nie. Dobra, Laki, dawaj, teraz trzeba pokazać, jak się właśnie wchodzi do tej bazy. I oddaję ci kartę, Laki, tutaj. Rzucam ci twoją kartę, żebyś nie zgubił. Także niby, słuchajcie, mamy tu jakiś taki incognito domek. Wystarczy tutaj wejść po drabince i słuchajcie, idziemy do dispensera, klikamy dispenser, pyk, bierzemy sobie jedną perełkę, pyk i słuchajcie, rzucamy... Ty, tylko nie mów może widzą tak dokładnie szczegółów, bo wejdą tutaj na serwer i będą znali ten tu nasz sekret. Przerzuciłem, Laki. Dobra, druga opcja to jest, słuchajcie, na hardcora. Woohoo! Widzicie, ta zbrojka teraz dodaje nam szybkość. Dawaj, Laki. Słuchaj, dobrze, czy Laki nie przerzuci? Laki nie przerzucił, dobrze trafił to. Także teraz wystarczy, słuchajcie, poczekać, bo już zostały ją naprawdę ostatnie minuty. Ja idę już na górę, będę czekał na Skibidi Toilet, Laki. A ty, wiesz co, też tutaj normalnie strzeż naszej bazy. Dobra. Także teraz, słuchajcie, kamery, zobaczymy, czy na dole jest bezpiecznie. Nic się raczej nie zmieniło, nikogo tu nie było. A na górze, słuchajcie, to ja tutaj mam wgląd na górę, także myślę, że tutaj bez problemu wszystko wybronimy. Tu musimy jeszcze, słuchajcie, dobrze wykminić te właśnie, o, patrzcie, tu na przykład jakiś taki nabój z prądem normalnie leciał. Tutaj co mamy? Ogólnie pyk. Nie wiem, to nie za dobrze działa. Tutaj normalnie zasłona dymna, jakby nie chciał nas Skibidi Toilet widzieć. I różne są inne pociski. Dobra, Skibidi, jest. Skibidi Toilet, już? To już teraz jesteś gotowy na ten pojedynek? Co ty myślisz, że sobie w pojedynkę tutaj poradzisz? Nawet nie dasz rady tutaj wejść, słabiaku. Ty, nieźle strzeżona ta baza jest. Ja nie mogę, słuchaj. Ty jesteś sam normalnie słaby? Słaby jesteś, słuchaj, nie dasz sobie rady. Ja tu z moim przyjacielem Tolakiem budowałem i nie dasz rady tutaj w ogóle wskoczyć, rozumiesz, Skibidi Toilet? Nie ma szans nawet najmniejszych, spróbuj. No dobra, tylko to spróbujemy i zobaczymy. No to dawaj. O nie, podpaliłem, słuchajcie, to. Armia, no to... za nim! O nie, a co to jest, armia Skibidi Toilet? Ha, zobacz, już padają w kolce. Tym do góry, ale... tym do góry, za nim, wiem, ale słabi, tam. Ale słabi jesteście. Dobra, ja nawet sobie schodzę. Jak wy nie przejdziecie pierwszej tutaj z pierwszego zabezpieczenia. O ty, cwaniaku, przedostałeś się tutaj, widzę. Ja nie mogę. A gdzie twoi ludzie, słuchaj? O nie, wpadłem sam, słuchajcie, w toksyczną substancję. Ty, no nie ma, tutaj już jest, tutaj już nikogo nie ma, ej. Sam chłopaki, zostałeś, słuchaj, na polu bitwy. Taki jesteś. Dobra, muszę teraz do góry iść. Patrzcie, oni tutaj jeszcze nadchodzą. Dobra, tutaj idziemy do góry i szybko wchodzimy tu i z góry. Chłopaki, mamy... do tego, do góry. Dobra, dobierać się do twoi niego. Twoi ludzie w ogóle nie są w stanie przejść, słuchaj, przez podstawowe zabezpieczenie tutaj. A dodatkowo Skibidi mogę jeszcze... Jest. Skibidi Toilet. Gdzie on jest? Gdzie, słuchajcie, gdzieś go słyszę tutaj, ale na razie chyba się nie dostał do naszej... A, tutaj jesteś, cwaniaku, no i co? Nie dajecie rady. Próbujemy cały czas. No nie dajecie rady kompletnie, słuchaj. Dawaj, no dobry jesteś. Słuchaj, tak naprawdę, wiesz co, będziesz moim sługą teraz przez całe życie, jak przegrasz tą batalię, co nie? Tak byliśmy zresztą umówieni. Tak, o, no. Chłopaki już się dostali, zobacz. O nie, słuchajcie, znaleźli sposób, jak się przedostać, także teraz musimy tutaj wykorzystać tutaj nasz potencjał. Okej, także teraz laser, dawaj, słuchajcie. Chłopaki, do tego, do góry. No, dawajcie tutaj.
A ty co, skibili toilet, będziesz tak patrzył, przyglądał się, nie jesteś wierny swojej ekipie w ogóle, słuchaj. Chodzę tam i zaraz im pomagam. Patrzcie, ja tu trzymam sobie teraz tak i co, w ogóle nic mi prawie nie tracą, słuchajcie. Ja sobie tarczę trzymam, słabi są dosyć, a ja teraz, słuchajcie, wykorzystuję swoje tutaj przejście drzwiami, pyk, i oni teraz tu nie mają wstępu, także, o, jeden się dostał. A my tam możemy wejść, halo? Wy tu nie możecie wejść, słuchajcie, macie zakaz. Ja tu tylko mogę otworzyć te drzwi i ja to wykorzystam sobie przeciwko wam, także dawaj, skibili toilet, zapraszam cię z twoją bandą, halo, ekipą. Halo, wchodzimy, ekipa. No dawajcie, dawajcie, bo sobie coś nie radzicie. Dobra, gdzie jest on? Ja, słuchajcie, muszę się na niego teraz sfokusować, bo on jest tutaj szefem ekipy. Jak pokonamy szefa, to pokonamy resztę. Dobra, dawaj mi tu więcej jakichś rzeczy. O nie, on za jest, nim, za nim, za tym w czarnej zbrojce. Tak, w czarnej zbrojce, a masz ty, skibili toilet, słuchajcie, został chyba pokonany. Ej, ja nie mogę, wygraliśmy tą batalię, zobaczcie ile ich tutaj było, ale jakoś sobie poradziliśmy, zbrojka mi się w ogóle nie skończyła, także słuchajcie, chyba nam udało się wygrać, teraz Kimili Toilet będzie nam służył, mamy najbezpieczniejszą bazę na świecie, a z wami się żegnam, trzymajcie się, pa, pa!